Zakończyła się już budowa oświetlenia na ulicach, które dotychczas oświetlenia nie miały. Na ulicach Miedzianej i Złotej, a także na drodze prowadzącej do schroniska dla zwierząt przy ulicy Sportowej. Ale jaśniej będzie nie tylko tam, a także na kilku przejściach dla pieszych, bowiem właśnie rozpoczęło się ich doświetlanie. Mowa o przejściu dla pieszych przy ulicy Bałtyckiej, Grunwaldzkiej, Sobieskiego i Arciszewskiego na Alei 3 Maja. A także na placu Dąbrowskiego. Te prace potrwają do końca tego roku. Natomiast zakończył się już remont 200-metrowego odcinka ulicy Banacha między Wazów a Jana Kazimierza. Tam powstała nowa nawierzchnia jezdni, chodników oraz zatoki parkingowej. Podobny zakres będą miały prace przy ulicy Mieszka. Pierwszego. Ta inwestycja przymieszka pierwszego właśnie jest teraz realizowana. My natomiast znajdujemy się na terenie między ulicami Mostnika i Mikołajską. Tutaj niedawno zakończyła się inwestycja, którą widać za moimi plecami. Powstał nowy plac zabaw dla dzieci, a także miejsca wypoczynku dla osób starszych. No i chodniki przy kilku blokach także powstały dopiero co.